Mili Państwo, Dzień Ostrygi nastał nam miłościwie 5 sierpnia i moglibyśmy przejść nad nim do porządku dziennego, gdyby nie stan naszej gastronomii, a ta ciągle podnosi się i podnosi po falowych lockdownach. Podnosi się z niemałym trudem, bo tymczasem klienci zmienili upodobania i wolą się stołować na wynos. Więc w dni powszednie po salach restauracyjnych hula wiatr, a w niedzielę i święta klamki się urywają. Taki mamy napór klientów. Więc może w dzień ostrygi warto wybrać się do dobrej restauracji serwującej małże i skosztować wyjątkowych potraw z ostrygami w roli głównej. Polska gastronomia przedkłada to Państwu pod rozwagę. Historia. Na fali wyjazdów wakacyjnych warto przypomnieć, że to właśnie 5 sierpnia 1891 roku amerykańska firma American Express z Buffalo wystawiła pierwsze na świecie karty płatnicze. Uprawniały one w dowolnym miejscu świata do wypłaty gotówki na razie za pośrednictwem agenta rozliczeniowego, a potem już przez liczne banki i inne instytucje finansowe. Tu przypomnijmy, że czarna karta American Express Centurial jest jedną z najbardziej ekskluzywnych kart kredytowych na świecie. Wytwarzana jest nie z plastiku, lecz z tytanu, a w Polsce jej posiadaniem może się poszczycić najwyżej kilkadziesiąt osób osób, ale cóż wszystko, przecież przed nami. Ta i mniej prestiżowe karty dają nam zielone światło w setkach wakacyjnych sytuacji, a przecież zielone światło dające prawo pieszym do przejścia przez jezdnię zabłysnęło po raz pierwszy właśnie 5 sierpnia w roku 1914 na rogu East 105 Street i Euclid Avenue w mieście Cleveland w stanie Ohio. Ta elektryczna sygnalizacja ogromnie upłynniła ruch drogowy na całej planecie. A jeżeli czasem czujemy się w życiu, jakbyśmy czekali na zielone światło, przy wyłączonym sygnalizatorze i na drodze zamkniętej dla ruchu to już nie jest wina. Wynalazku miasta Cleveland w stanie. Ohio. I jeszcze 5 sierpnia 1966 roku Beatlesi publikują płytę pod tytułem Revolver, jak się z czasem okaże, rewolucyjną na wielu polach, między innymi dlatego, że w piosence pod tytułem I'm Only Sleeping akompaniament muzyczny puszczano od tyłu, ale fani nie tylko za to pokochali ten krążek, lecz na przykład za piosenkę Eleanor Rigby. W której Polowi McCartney'owi towarzyszą nie gitary, lecz smyczkowy zespół instrumentalny, wykorzystywany dotąd zazwyczaj tylko w muzyce poważnej. Bohaterką piosenki jest tytułowa Eleonora, Stara Panna, która całą przyjemność czerpie z tego, że chadza na śluby par młodych i szczęśliwych. No jej pewnie w życiu nie udało się takiego ślubu zawrzeć. Stąd pytanie, które pada w refrenie. Skąd biorą się ci wszyscy samotni ludzie? Niestety odpowiedzi nie podejmuje się udzielić Wiesław Kotl.